Marzenie Ewy Błaszczyk w końcu się spełniło. Ważny dzień uczciła w towarzystwie pierwszej damy. Ewa Błaszczyk od lat prowadzi klinikę dla dzieci, która specjalizuje się w leczeniu śpiączki. Artystka miała również w planach otworzenie ośrodka dla dorosłych. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy Ewy marzenie ziściło się, a na dniach miało miejsce oficjalnie otwarcie nowej placówki. Na wydarzeniu pojawiła się m.in. Agata Duda, żona prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Pierwsza dama jest oczarowana działalnością Ewy. Mało kto wie, że panie wspierają i znają się od lat. Ewa Błaszczyk spełniła swoje marzenie. Ewa Błaszczyk niegdyś spełniała się jako aktorka. Jej życie zmieniło się w 2000 roku, kiedy doszło do tragicznego w skutkach wydarzenia. Córka artystki zakrztusiła się podczas popijania tabletki. W efekcie zapadła w śpiączkę, w której trwa do dziś. Przykre wydarzenia sprawiły, że Ewa zdecydowała się nagłośnić sprawę i szerzyć świadomość na temat śpiączki. Niedługo później postanowiła pójść o krok dalej i założyła fundację, a następnie klinikę dla dzieci o wymownej nazwie Budzik, w której leczone i wybudzane są osoby cierpiące na śpiączkę. Ewa od jakiegoś czasu marzyła, by rozszerzyć swoją działalność i stworzyć również placówkę dla osób dorosłych. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy przyszedł czas na ogłoszenie wielkiego sukcesu. Ewa Błaszczyk otworzyła klinikę dla dorosłych. Prace związane z budową i wyposażeniem kliniki trwały wiele miesięcy i pochłonęły ogromną ilość pieniędzy oraz czasu. Wszystkie starania opłaciły się, a dziś Ewa Błaszczyk może świętować swój kolejny sukces. Budowa ośrodka rozpoczęła się już w 2020 roku i budziła ogromne zainteresowanie i podziw. Działalność Ewy od lat cieszy się ogromnym uznaniem, a jej pomoc jest nieoceniona. Kilka miesięcy temu zapowiedziano, że klinika dla dorosłych przyjmie pierwszego pacjenta już 1 marca 2023 roku. Agata Duda pojawiła się na otwarciu kliniki Ewy Błaszczyk. 27 lutego 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie kliniki Budzik dla dorosłych. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych i cenionych osobistości, m.in. Anna Dymna czy żona prezydenta, Agata Duda. Pierwsza dama uroczyście pogratulowała Ewie kolejnego sukcesu i wygłosiła przemowę. Okazuje się, że Agata Duda i Ewa Błaszczyk znają się od lat i mogą na siebie liczyć. Z informacji przekazanych przez Dobry Tydzień dowiadujemy się, że panie poznały się 8 lat temu i od razu się polubiły. W tak ważnym dniu dla kobiety, którą tak podziwia, nie mogło jej zabraknąć. Pierwsza dama zaszczyciła swoją obecnością klinikę Budzik. Z inicjatorką tego miejsca, Ewą Błaszczyk, przywitała się jak z dobrą znajomą. Agata od razu zapałała do niej sympatią. Przejęta losem jej córki Oli, pytała o nią później przy każdej okazji, co wzruszało aktorkę. W kuluarach rozmawiały też o drugiej latorośli, Mariannie, która jest w podobnym wieku jak Kinga, informuje Dobry Tydzień.